Słuchajcie, jeszcze tego nie grali na moim odcinku. To też jest motoryzacja, w pewnym stopniu motoryzacja. Przyjechał dzisiaj do nas samochód tirem. Pan przyjechał, przywiózł go tirem. Jak to... Powiem wam tak, R5 musi jeszcze poczekać, ale to jest w sumie taki sprzęt. Uważaj, bo wodę wejdziesz. Czyli jeszcze raz, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku coś niesamowitego, coś niebywałego, jeszcze tego nie graliśmy. W sumie to nie jest Lamborghini, ani nowe Porsche, ani R5 rajdowa, tylko i wyłącznie koparka koparkowa. Zapraszam do odcinka. Wyobraźcie sobie, że nie mam bladego pojęcia, jak to się odpala. Po pierwsze, dostałem jakąś instrukcję, że jakaś klema gdzieś jest zdjęta, więc muszę tam wejść, muszę to zamontować. Potem zadzwonić do inżyniera, on ma mi powiedzieć jakąś sekwencję odpalenia tych guziczków. A potem mamy z tym zjechać. Nie mam bladego pojęcia, jak to robić, więc zapraszam wam, zobaczycie, jak to będzie w ogóle wyglądało. Pan tutaj przywiózł nam na tej niskopodłogowej lawecie ten sprzęt, że muszę się tam dostać. Założymy GoPro, żeby wiedzieć potem, jak coś walniemy, bo coś rozwalimy. O. Czyli taki, w takich dresach, nie? Człowiek w dresie postrach niesie. Jak ja tam mam wejść? O, git, raz zobaczymy. A ma pan kluczyki? Plecak jeszcze do tego. Taka niespodzianka od Mekalaka, czyli tak właśnie, czapeczka. Mogę sobie zamienić czapeczki. Kluczyki, tak wyglądają kluczyki od koparki, która, wyobraźcie sobie, kosztuje ponad 800 tysięcy złotych. Czujecie? Aha, jeszcze chciałem zobaczyć. Nie, to nie są Michelin, więc... Ale zmienimy. Te opony, które używamy w sporcie. Tu mamy taki bagażnik. Klema. Jedna, druga. O! I już mam zasilanie. To, co jest w plecaku, zobaczymy zaraz. To chyba będzie kluczyk do otwierania. Tak. Dobra, i jestem w środku. Z pokładu koparki. Ale pachnie nowością, słuchajcie. Nie no. Raz kupiłem samochód nowy. GR Yaris. No i raz kupiłem sobie koparkę. Nie mam bladego pojęcia, jak to się odpala, o co tu chodzi. Wiem tylko, że tu się przekręca stacyjkę. Przekręciłem stacyjkę. Mam na monitorze wszystkie elementy, które dotyczą koparki. Wiem, że tu się chyba... O, przyciska i robi tak. Nie wiem, czy to jest gaz, hamulec. Bladego pojęcia nie mam. Aha, wiem, że to się robi tak. Tu jest jeden joystick. Tu są w ogóle jakieś przyciski, które bladego pojęcia. Nie wiem. Wiem, że jest klimatyzacja, wentylacja, tryby pracy. Nie wiem, mogę spróbować to odpalić. Boję się. Ale dobra. Nie wiem w ogóle, czy mogę... Nie, w ogóle jest fajnie, fajnie jest. To się czymś robi, rusza. Ale intuicja, ale wyposażenie tej koparki pokażę wam później. Ale nawiew, kurczę, czekajcie, ogrzewanie włączę. Co to jest? Szczotka. Chryste panie. Bladego pojęcia nie mam, więc pozwolę sobie zadzwonić. Dobra, mam. Ale jest precyzyjna, ja pierdolę. Dobra, pozwól, że tak cię położę gdzieś tutaj, żebym cię słyszał i widział. Słyszysz mnie? Ty, ja tu pasy chcę zapiąć, czujesz to? Skupmy się, dobra, teraz tak. Tak, złożyłem go do końca. Wszystko, on już jest na mnie, położony na mnie. Dobra, podnoszę, dobra.
podnoszę. Co mam teraz przycisnąć, żeby tylne pozaciągać? Do ty... Dobra, i też do siebie ciągnąć? Tak. A jak zrobić, żeby ten lemierz sprawdzić? Czyli tamten też do góry. Tamten też w górze jest, chłopaki mówią, no. Jak macie w górze i lemierz i podpory, to znaczy, że jesteś wolny. Jestem wolny, dobra. I zaczynamy jechać. Dobra, wyjeżdżam. Chyba jak na prawo jazdy. Jeszcze się rozpadało. Czekaj, ja nie wiem jak mam koła. Poczekaj, chcę zobaczyć jak... Nie jest to takie proste. Ledwo się mieści ta koparka na tym. Dobra, zjeżdżam. Dobra. O, wojna wygrana. Zjechałem. Zjechałem koparką. A teraz jadę w wodę. Koparka za 800 tysięcy jedzie w wodę. Kurwa mać. Nie. To tak jak widzieliście, nowa zabawka na placu Feliksa. Teraz nie będzie rajdowy Felix, tylko koparkowy Felix. Powiem wam, że jestem usatysfakcjonowany i dumny z siebie, że po prostu nie wywaliłem tej koparki zjeżdżając, bo jest dużo funkcji, która może przyczynić się do tego, żeby po prostu spaść było z tej lawety. Cztery osie, dwie osie skrętne, cztery koła skrętne. Można zrobić tak, że można tak odjechać, można tak skręcać, tak skręcać. Nie wiem, jeszcze nie rozkminiłem w ogóle blokady mostów, które jak widzieliście, no, przyczyniły się, nie zablokowanie, przyczyniły się do tego, że po prostu się tam trochę kopałem. A ja cię kręcę, jest prosta, intuicyjna. Ja nigdy nie siedziałem, nie byłem operatorem, teraz już będę w takiej koparce, ale słuchajcie, kurczę, no fajna zabawa, dość droga, aczkolwiek fajnie by było teraz poćwiczyć i pojechać gdzieś na jakąś wirownię i pokopać. Do tego kopania służy też między innymi, patrz, ta łyżka, z tego co się orientuje, otwiera się i się zamyka, czyli ona tak łapie, tylko jeszcze nie rozkminiłem jak to ma być. Wiem, że Makalak ma innowacyjny system, który ma tutaj jeszcze dodatkowy siłownik, gdzie bez użycia dodatkowych rąk można przyłączyć sobie drugą łyżkę, czyli tą zostawiasz, podjeżdżasz pod drugą i zaczepiasz drugą łyżkę. I wszystko jest słyszalne w środku. Jeżeli, nie daj Boże, nie tak zapniesz łyżkę jak trzeba, to dostajesz komunikat wewnątrz koparki. To chyba prawdopodobnie się będzie trzeba wypiąć, wtedy założyć tę łyżkę, która jest tutaj. Dodatkowo w komplecie jeszcze dostałem skarpówkę. W ogóle nie wiem, co to znaczy, ale chyba to bardziej chodzi do korytowania i do zrobienia takiego, wiecie, podłoża płaskiego. Cholernie się na tym nie znam, zaznajamiam się, więc jeżeli plotę głupoty, poprawiajcie mnie w komentarzu. Już uszkodziłem maszynę, chodźcie, zobaczcie. O Jezu, tutaj pitulnąłem. Nie wiem, no... Przepraszam. Tam znajduje się silnik 75 koni. Najmniej w moim garażu ilość koni, które posiadam, które sprawiają mi przyjemność. A najmniejsza ilość koni, którą miałem do tej pory, to 90 w Sparku. Zabiorę was do kabiny. No, w sumie w kabinie w sumie jest fajnie. Cieplutka z klimatyzacją, z chłodzeniem, z ogrzewaniem, ze wszystkimi bajerami, które chyba w sumie dzisiejszy operator powinien takowe posiadać. Ogólnie widoczność jest fajna, bo dzisiaj pojeździłem tutaj w koło pierdoło, więc fajnie to wygląda. Natomiast dużo mi brakuje jeszcze ogłady. Jeszcze rzucam tym sprzętem i tak dalej, i tak dalej. Przygoda, bardzo fajna przygoda. Trzeba pojechać na budowę i kopać i zarabiać. To, co jest fajnego, zauważyłem i to co... A właśnie, pojedziemy zaraz na CPN pojedziemy. Nie wiem, jak są inne koparki, bo nie miałem w swoim garażu koparek. Wiem, że w innych chyba trzeba gdzie indziej tankować, a tutaj jest taki wlew, więc podjeżdżasz na CPN, pyk, i lejesz. A w ogóle chodźcie, zobaczycie do środka. Zabieram was do środka, do kabiny. Jestem w sumie sam ciekaw ogólnie gadżetów, które zostały przywiezione. To jest taka kurtka. Taki bezrękawnik. Nie no. Elegancko. Wiadomo, nie będzie zimno. Jest i koszulka. Plecaczek pierwsza klasa, no i oczywiście co? Dokumenty. Umowa, wszystkie serwisowe pewnie klamoty. Pozwólcie, że się jeszcze tutaj odchylę, bo tutaj jeszcze jest pudełko. W tym pudełku jest
rurka. Nie wiem do czego potrzebna. Tutaj jest, dostajesz taką instruction, jak nie przewrócić koparki do góry nogami. O, tutaj mamy panel. Słuchajcie, koparki mogłyby już odejść od tego typu radii, ale GVC, słuchajcie, GVC. Ja miałem pajanioniera. Do kabiny wchodzi się tak. Bang. Aha, jeszcze tylko nie rozkminiłem jednej rzeczy. Kurde, no muszę... A tutaj, zawidzisz, jak jest otwarte, są otwarte te drzwi, one mają taki, albo taki tam przycisk, elektromagnet, to nie wiedziałem jak, wiecie, wyszarpać. A tutaj jest, robisz tak, wszystko pomyślane. I drzwiczki zamknięte. Tu mamy taki malutki pedalik, za pomocą którego możesz sobie kolumnę kierownicy przysunąć do siebie. Odkręcając pokrętek, centralną śrubę, masz możliwość wysunięcia jeszcze i złożenia kierownicy. Pedałów jest 3, tylko że jeżeli chodzi o przepustnicę, to za przepustnicę odpowiada prawy, tak jak w samochodzie, ale prawy, który jest z lewej strony, to jest hamulec. Do tej pory przeszkolony zostałem telefonicznie, więc tak się trochę mądrze, bo pan Andrzej, który właśnie tą koparkę mi sprzedał, dzisiaj mnie troszeczkę instruował, żebym zjechał z lawety. Potem mamy 2 joysticki, którymi po prostu operujemy. Ogólnie jest to bardzo intuicyjne. Tu mamy 3 przyciski z jednej strony, 3 przyciski z drugiej strony. Tu mamy pod palcem wskazującym przycisk prawo-lewo. Tutaj też prawo czy góra-dół. Ten akurat, jeżeli przyciśniesz w prawo, znaczy w dół, to koparka jedzie do przodu. Wtedy naciskasz pedał gazu i ona jedzie. Jeżeli na środek, to stoimy. Jeżeli tak, to do tyłu, więc jakby intuicyjne. Tu mamy lemierz i ten taki, wiecie, takie chwytaki. Lemierz to ten z przodu, opuszcza do dołu, wtedy koparka stoi stabilnie, możemy kopać, możemy tam większe kilogramy sobie przerzucać. Tutaj mamy taką dźwigienkę jak iDrive BMW, która w sumie jest bardzo fajna. Powiem Wam, że nie wiem, może to jest super zapożyczona albo cokolwiek. No tu na tym panelu mamy taki tempomat, za pomocą którego możemy ustalić, jaką prędkością chcemy podróżować. Jeżeli chcemy zjeżdżać, tak jak ja z lawety, to w sumie musiałem użyć najmniejszej prędkości, żeby po prostu nie ruszyć za szybko i po prostu nie zwalić z tej koparki. Nie wywrócić kamery. Oczywiście z każdej strony są kamery, z tej strony nie, bo z tej strony to jest tak, jak wiecie, jak w Land Roverze albo w Defenderze, nie pamiętam, tak wiecie, że bliskość krawędzi jest nam tutaj bardzo bliska. Ta kamera nie jest nam tutaj potrzebna, natomiast tam i tam, chyba 3 są bodajże, zaraz uruchomimy, zobaczymy, więc mamy ten ogląd, więc prawdopodobnie nikogo nie zabijemy, jeżdżąc z tą koparką. Tu natomiast, nie wiem co to jeszcze jest, ale tu chyba prawdopodobnie światła, udźwig, dźwięk, spryskiwacze, taki panel, który odpowiada chyba bodajże za funkcje życiowe, które się nazywają lampy, jak i wycieraczki i tak dalej, i tak dalej. Radio, tak jak już Wam pokazywałem, trywialne, śmieszne, tanio. To jest tanio, no ale Bluetoothik jest, operator może sobie tutaj CD swoje. Czekajcie, jeszcze tylko sprawdzę jedną rzecz. Dobra, USB jest, więc USB-ka podłączymy, możemy podłączyć, ale Bluetooth jest, więc Spotify będzie grało. Koparki takie, nazwę to traktorowe koparki, które mają łyżkę z tyłu i łyżkę z tyłu, musisz odwracać i tak dalej, i tak dalej. No, jakby charakterystyka, Mekalak charakteryzuje się tym, że no po prostu jest trochę szybszy, zgrabniejszy, chytrzejszy, powiem lepszy, ponieważ się kupiłem, więc pozwólcie, że tak się będę wysławiał o tym i go nazywał, że jest lepszy. Z tyłu w sumie mamy jakiś schowek, bandę bezpieczników, za chwilę pokażemy. A tu pod tym ramieniem możemy zablokować te ramię. Tutaj mamy też o takie ramię pod tym przyciskiem, a tu mamy kierownicę taką ze 2 strzałkami. Te przełożenie to powoduje, że mamy wtedy oś skrętną albo z tej strony, albo z tej strony. Tak mi się wydaje, że to jest to. Zaraz zobaczę, tutaj mamy jakieś gniazdo, ale to chyba serwisowe gniazdo, które do czegoś tam pewnie służy, a tu pewnie mamy wtyczuńkę do ładowania. Natomiast ubolewam nad jedną rzeczą, Makalak, jeżeli my oglądasz ten materiał, błagam Cię, zróbcie coś. Patrzcie, ja mam telefon, każdy operator ma telefon. Gdzie ja mam ten telefon położyć? Tu? To spadnie. Tu?
też spadł. Tu na radiu, to tam spadnie. No nie ma, no słuchajcie, no trzeba teraz wyposażyć się ewentualnie w jakiś taki chwytak. Tutaj przylepiec i tu mamy ten i możemy sobie, wiecie, jakby nie patrzył, musicie to poprawić. Lub ewentualnie, ja wam powiem, można by było tu zrobić taką fajną na półeczkę i na tej półeczce po prostu mieć. A co by jeszcze nie było, to moglibyście zrobić, słuchajcie, moglibyście zrobić tą część ładowaną. Czyli tu leży telefon i się ładuje. To by było najfajniejsze rozwiązanie innowacyjne. To mówiłem ja, koparkowy Felix, rajdowy Felix. Pod kierownicą mamy zrobione takie trzy przyciski, trzy pokręciałki, jak ja to mówię, rajdowe pokręciałki, które pozwalają na to, żeby po prostu oś skrętna była. Albo skrętne dwie, albo dwie odjeżdżają w jedną, albo w drugą stronę, albo po prostu mamy tak jak w samochodzie, skręcamy jedną osią. Natomiast tutaj są blokady mostu, z tego co pamiętam, i tutaj chyba, tak mi się wydaje, że te blokady mostu, może nie blokady mostu, może się mylę, musiałbym doczytać, ale to chyba powoduje, że nie mamy tej destabilizacji, więc koparka stara się utrzymać nas tutaj, wiecie, w takim dużym bezpieczeństwie, więc jakby to jest bardzo ważne. Więc jeżeli chodzi o kabinę, kabina jest bardzo mała, smukła, bardzo, bardzo dobra jest widoczność, możemy sobie, proszę bardzo, tutaj otworzyć jeden lufcik, nie wiem, z tyłu jest otwierana? Nie, słuchajcie, z tyłu nie jest otwierana szyba, ta szyba jest zasuwana, więc bardzo fajnie, mamy też między innymi możliwość patrzenia tutaj, jeżeli coś operujemy z góry, no w sumie wysokość podnoszenia jest chyba tej jedenastki, jest na 8 metrów, więc tak naprawdę to i tak widać. Widać, no ta kratownica jest dobra, jest zabezpieczona, bo nie daj Boże coś spadnie na łepetynę, no to łepetyny by nie było. Może być czterech operatorów i któryś przycisk odpowiada za tym, że na przykład przychodzi operator, jeba daś, pyk, jego ustawienia, nie wiem, tam tej koparki są. Natomiast to tak jak pozycja za kierownicą, powiedzmy wsiadasz do BMW-ki lub ewentualnie Mercedesa, w moim przypadku BMW-kę i sobie możesz ustawiać wszystkie fotele, a tutaj możesz ustawić sobie swoją pozycję. No, o, tu jeszcze tego nie widziałem, że to można ruszać. No ogólnie jest taki, wiecie, pneumatyczny fotel, wygląda to dosyć fajnie. No dobra, zapięliśmy małą łyżkę i jedziemy zatankować, bo mamy zero. CPN, czyli stacja paliw, jest tutaj, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zakładamy kamery na koparkę, chciałem na samochód powiedzieć i w drogę! Dam sobie tu sobie odkręcę, mam wszystko elegancko i jadę. W sumie muszę pilnować chyba tej strony, bo tamta przejdzie. To żebym bramy nie zabrał ze sobą zaraz. No patrzcie, równiuteńko, elegancko. Uhu! Wyjeżdżam koparką! Dobra, zwiększam prędkość, Max! Max! To jest Max! O! Chyba bieg zrzucił. Tak, wrzucił bieg! Biegi mam na automacie. Ole, idę! Uhu! Jadę ulicą, opony asfalt drą. Kibice jak się dowiedzą, że kupiłem koparkę na zawał, umyrą. O, Julian, Julian, on twardy jest jak głaz. Panie kierowco, proszę dodać gaz, bo wjedziemy zaraz w lasa. Mówię wam, coś rewelacyjnego. Ty, ciekawe, czy ja teraz jadę tutaj? Czy ja wjadę tą koparką? Poproszę diesel. Tu mój operator. Czy ja wjadę? Wjadę, dobra, dobra. Pierwsze tankowanie koparki. No jak widzieliście? Aha, żeby już BHP było takie jak trzeba zawsze. Całe życie. Moje pierwsze tankowanie koparki. Mam nadzieję, że nie zbankrutujemy. Nie. 5,79 jest 6 stycznia 2022 roku. Jest paliwo po 5,79. Może ktoś będzie za 10 lat oglądał ten film i powie, kurde, jakie tanie to paliwo. Albo, kurde, oni mieli paliwo. Taki wydech, zobaczcie, jaki tutaj wydech jest, nie? Taki tutaj. Okej. Okay. W ogóle prędkość maksymalna chyba 25 km na godzinę. I tak wszystkim szedłem, nie? Boję się, że
zabraknie tego paliwa na tej stacji. Masz portfel? Nie. Ja też. Co? 525 zł! Ty, ale coś czuję, że chyba to... To wszystko? Nie. Mówili, że 160 wchodzi. Nie, no więcej wejdzie. Teraz ona będzie stabilniejsza. A tankowanie koparki, nie? 1000 zł? Ciekawe, na ile wystarczy. I się leje. Ile masz? 670 zł. Faktura czy paragon? Dobra, nie, chyba już. Nie, no zobacz, jest pełno, żeby nie było, nie? Jest pełno. Dobra, uciekamy. Płacę. Zatankowaliśmy za 772 zł. Jest 133 litry. I ciekawe, na ile to wystarczy. Dobra, pal maszynę, Felix. Ignition. Nie no, powiem wam, że współczesna koparka, to jest nowa koparka, którą odebraliśmy. Zakup takiej koparki to, słuchajcie, w zależności od wyposażenia, ale ta 11-tonowa, która jest w stanie udźwignąć 4 tony, posadowić studnie, no tak mi się wydaje, że będę w stanie mógł to zrobić. Ten sprzęt w ogóle służyć mi będzie do pracy. No, zdecydowałem, że jednak nie kupię R5, chociaż bardzo, bardzo ubolewam nad tym. Ale zakup same R5 i się za sobą dodatkowe koszty, które po pierwsze może raz eksploatacja, dwa rajdy, opony i tak dalej, więc to jest już inna sprawa. Tu natomiast koparka będzie zarabiała na R5! Próbujemy coś pokopać albo w ogóle porównać. Czym to się w ogóle cokolwiek robi, ale mam nadzieję, że dojdę do wprawy. Słuchajcie. Sorry. Jeszcze mam tyle do powiedzenia, tyle do pokazania, ale w tym odcinku naprawdę dosyć obszernie i dużo. Tak mi się wydaje, że wyszło. Nie wiem, zobaczymy. Synek poskłada, może będzie krótko i szybko i tematycznie. Aczkolwiek sama podróż na stację paliw i z powrotem zajęła nam chwilę, bo to nie jest szybki wóz, maszyna. Ale jestem zadowolony. Mam pomysł. Urządzimy taki konkurs. Kto nazwie najlepiej, przewrotnie nasze urządzenie? Mam nadzieję, że... Znaczy nie mam nadziei, tylko na pewno wygra bardzo fajne nagrody. Kto nazwie koparkę, wygra kilka fajnych gadżetów. Bluzę, koszulkę, czapkę, czy nawet cokolwiek. Więc w tym odcinku byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnym, bo chcemy jeszcze nagrać z placu boju. Pojedziemy na poligon taki, będziemy kopać, będziemy robić, przewracać to i tak dalej. No, za kilka dni maszyna i tak jedzie na plac budowy i tam będzie kopać i nie tylko, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała, cześć!